Historia naszej firmy sięga lat 30. ubiegłego wieku, kiedy to Wacław Oskroba otworzył pierwszą piekarnię w Parysowie. Rodzinną tradycję kontynuowali jego synowie, a od 1981 roku pielęgnuje ją również wnuk Wacława, Dariusz, ze swoją rodziną. Przez lata z małej piekarenki z jednym piecem staliśmy się dużą firmą. W naszej stale rozwijającej się firmie zatrudniamy ponad 1000 osób. Posiadamy 21 linii produkcyjnych, na których produkujemy około 300 ton chleba i wyrobów słodkich dziennie. Swoje produkty sprzedajemy na terenie całego kraju, we wszystkich kanałach dystrybucji. Mamy 11 własnych oddziałów. Od kilku lat rozwijamy też eksport. W Polsce rozwijamy własną sieć sklepów firmowych obejmującą ponad 170 punktów. Wykwalifikowany zespół, najlepsze surowce na rynku oraz tradycyjne metody w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami składają się na jakość wysoko cenioną przez rosnącą rzeszę naszych klientów. Nasi babcie i dziadkowie prowadzili fermentację zakwasów, które są podstawą wypieków, chlebów w kamionkach. Tak my w obecnych czasach prowadzimy tą fermentację w tych oto metalowych tankach. Nie używane są tutaj żadne konserwanty i tak dalej, polepszacze, dlatego chleb jest zdrowy i długo utrzymuje świeżość. Swój sukces zawdzięczamy umiejętnemu łączeniu wieloletniego doświadczenia i wiedzy z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Poznałem tutaj bardzo dużo przyjaciół. Pieczywo spożywam ja, spożywa moja rodzina. Lata doświadczeń plus najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne to recepta na sukces. Doskonałym przykładem jest linia do produkcji chleba formowego, wykorzystująca rewolucyjną technologię tzw. czystych pomieszczeń, czyli clean room. Jest to najnowocześniejsza, a przy tym naturalna metoda przedłużania trwałości. Obecnie znajdujemy się przy clean roomie, czyli pomieszczeniu, w którym pakujemy i kroimy tosty. Jest to pomieszczenie o najwyższych standardach czystości. Wytwarzamy tutaj delikatne nadciśnienie. Czyste powietrze wypychane jest z tego pomieszczenia, aby nie pozwolić dostać się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniom z zewnątrz. Istnieje mit, że mrożenie jest niezdrowe. To nieprawda. Wszyscy mrozimy w domu nie tylko pieczywo, ale też inną żywność. W związku z powyższym nie ma konieczności dodatków chemicznych czy konserwujących do tego rodzaju produktów. Jesteśmy rodzinną firmą działającą długofalowo. Wierzymy, że spoczywa na nas odpowiedzialność za zadowolenie i zdrowie naszych klientów. Staramy się sprostać tym zadaniom najlepiej, jak umiemy. Oskroba. Pieczywo łączące tradycję i nowoczesność.